Przypominam o rozdaniu na 1000 subskrypcji. Link będzie podany w opisie. A teraz zaczynamy gotować Bigos po mojemu. Zostańcie, dajcie łapkę, subskrypcję, żebyśmy dobili jak najszybciej do tego 1000. To nic nie kosztuje, tylko klik, subskrypcję, dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Jeżeli nie chcesz być na bieżąco, nie dawaj tego dzwoneczka, ale subskrypcję walnij i link do rozdania na 1000 subskrypcji. Będą 2 nagrody, 2 paczuszki, będą zdrabki, słodycze i inne nagrody. Także dajemy, zapraszam na Bigos. Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy przygotowywać Bigos. Mamy tutaj kapustę kiszoną. Zaraz przedstawię trochę może. O, kapustę kiszoną 3 kg. Jeszcze tu mam do pocięcia. Pod wawelską. Boczuś wędzony. Kapustę w główce. Karkóweczkę i... O, tu jest karkówka. W 2 kawałeczkach. Pół kilograma karkówki. Pół kilograma łopatki. I 40 deko schabu. To będziemy wkładać do bigosu. Do tego kotryński koncentrat pomidorowy. No, oczywiście pieprz. Ziele angielskie. Liść laurowy. Sól. No i cóż. Zaczynamy. Kroimy. Żeby nie była taka, nie ciągła się potem w jedzeniu. To już mam pokrojone, by to za długo nie trwało. Wkładamy do gara. No. Pogoda dzisiaj paskudna na dworze. Śnieg wali. Kapustkę mamy pokrojoną. Weźmiemy się za kapustkę białą. Ale tą już sobie wstawimy. Niech już się tam gotuje. Główkę kapusty kroimy. O. Ale jeszcze ją przekrałam na pół, żeby nie było za dużo. To jest słodka kapusta. Ja bigos robię pół na pół. Znaczy pół na pół. 3 kg kiszonej kapusty. I mała główka słodkiej kapusty. Którą będziemy pół godziny gotować przed wrzuceniem i wymieszaniem z kapustą kiszoną. No, Basia kupiła mi kiszoną kapustę za złoty 99 3 kilo i czas zrobić bigos, no bo co z tym zrobić? A bigos zawsze w słoiki można włożyć i się przyda. na szybko, jakby ktoś przyszedł, albo sobie obiadek zrobić na szybko, jak nie ma czasu. Zawsze bigos jest dobry. Kapustka pokrojona. Teraz zalewamy ją wodą i zalewamy wodą i będziemy gotować przez 30 minut. I potem wymieszamy z kapustą kiszoną. Teraz pokroimy sobie boczuś. Skórę trzeba odciąć. Boczek kroimy w kosteczkę. Wędzony boczuś nada smak, wiadomo, że kupny, ale jak jest możliwość, ktoś tam sobie wędzi, to lepiej swój, wiadomo, ale ma się co się ma. Ja planuję sobie zrobić wędzarnię, taką swoją, a co z tego wyjdzie, nie wiem. Muszę poszukać jakieś, zdobyć beczkę. Jeżeli będę takie coś robił, to oczywiście nagram. Pogoda dzisiaj straszna. Ludzie. Śnieg wali na okrągło. Dobrze, że jest na plusie, bo by leżał. Kiedy ta wiosna przyjdzie. Kroimy sobie w kosteczkę. Teraz kapusta się kiszona zagotowała, dorzucamy liście laurowe. Ja tam wrzucam około 7-8 liści laurowych. Pieprz w ziarenkach. Nie wiem, około 30 ziarenek pieprzu. I ziele angielskie. Też tak. Z 10 sztuk ziela angielskiego, nawet może więcej. Ja tam lubię na oko. Po prostu jadę tak jak zawsze. I do tego białowiec. tak zgniatam jałowiec, też tak około 10 ziarenek jałowca, żeby to było coś czuć. Mieszamy. I niech się na małym ogniu gotuje. Zakrywamy i ok. Tu mamy teraz jeszcze kapustę białą, która jeszcze się nie gotuje. Jak się zagotuje, to 30 minut pogotujemy i wymieszamy z kapustą kiszoną. Mamy pokrojony, zabieramy się za kiełbaskę. Kiełbaskę też kroimy w kosteczkę. Ja kroję taki i na pół, o, cyk, cyk polenta i będę kiełbaskę podsmażał razem z goczusiem. Na razie kroimy, wrzucamy do boczku. O. Bigos. No, ale mnie wszystko pachnie. No pachnie. Dopiero będzie pachnieć, jak się będziemy wszystko robić. Aha. Nie? No. No. Kto lubi Bigos, łapka w górę. Kto lubi Bigos, łapka w górę? No. Kto lubi Bigos? Aha. Dobrze. Także kroimy teraz karkóweczkę, tak samo, też w kosteczkę. No. Weźmiemy, pokroimy w kosteczkę, którą też będziemy podsmażać na patelni, jak i wszystko. Sodom to inny przepis na bigos, to jest normalne, każdy lubi to, co lubi, ale ogólnie ja robię cały czas tak i chcę się podzielić z tym z wami. Jeszcze kiedyś dodawałem golonkę. Tu teraz na razie golonki nie będzie. Ale jeszcze będę robił golonki też. Będę peklował i piec w piekarniku. Filmik też się ukaże na kanale. Słucham? Ładnie, super. Tak, no to rysujcie. A ja tutaj pokroję to do końca. I tak samo. Co, Kinusia? Mrówka. Kroimy łopatkę na. No co, taka mrówka sobie przybiegła. No dobrze, że mrówka sobie przybiegła. Dzieci mi tu hajcują, przedszkola pozamykane, Dobrze, że od poniedziałku już wracają. O, idzie dostać kuku na Muniu z wami. A kukuk. No, kukuk. A kukuk jestem sobą. Kukuryku, kukuryku. No, idź Kinusia tam się pobawić jeszcze. Także łopatkę też tak robimy. I widzimy się zaraz. Tej kapustka się zagotowała. 30 minut minęło. A ty wylałaś ciepłą wodę? Tatuś? Ciepłą wodę? Przejdźcie, bo teraz kapustkę będziemy. To mówi, że ładnie Bigos pachnie. No. Przerzucimy ją do... Dajcie łapki w górę. Do garka. I napiszcie w komentarzach. Czy lubicie dużo łapek dajcie nam. Czy wy lubicie obiady? No. I teraz mieszamy tą kapustkę. I będziemy jeść ją. No. A tu jest Bigos gdzieś? Co? Napiszcie w komentarzach, czy wy też lubicie razem mieszamy z kapustą kiszoną. Gotować. I za chwileczkę dalszy ciąg. Kapustka wymieszana. To teraz zaczynamy smażenie, podsmażanie kiełbaski z boczkiem. No. To ładnie się odsmaży. I wrzucimy do gara. Potem podsmażymy karp i karkówkę. Czym? Z łopatką. I takie podsmażone wrzucimy do bigosiku i bigosik będzie się pyrkał. Co najmniej 3 godziny. Dodamy prawie do końca co? A więc jak zakleję z teczą, a Dawid jest wujek? No widzisz. Tak się jak mała jest. No dobrze, idzie. Nie przeszkadzajcie mi teraz. Tak to jest. Na dworze cały czas spada. Istna masakra. Ale w kuchni to w kuchni. Jest super. Zapachy są. Także jest dobrze. Czyli posmażamy na razie boczuś i kiełbaskę. Boczek z kiełbaską jest podsmażony, a więc wrzucamy do bigosku. Ajajaj, jaki to jest zapach, nie pytajcie nic. Teraz wrzucamy schab. Tu wymieszamy. Niech się boczuś przegryza z kapustką i z kiełbaską. No. Jaki to jest zapach, nie pytaj. Nie uwierzysz. No. Jest Kleo i Dawid siedzą na miejscu chłopaku. No to ty nie powiesz, no to nie oglądaj. Zakochana para. para. No. Zakochana para? No widzisz. Odsmażamy skabik. Tak samo jak kiełbaskę z boczkiem. Kiełbaskę z boczkiem podsmażałem jej 10 minut, bo to się dobrze tam wytopiło i nabrało aromatu. Teraz schabowy, a na końcu karkóweczka z łopatką. Schabik gotowy, podsmażony. Zauważcie, że oleju nie daje w ogóle, żadnej oliwy, niczego. Mięsko się wytapia samo. I teraz to o... Ojej, to jest zapach. I teraz wkładam karkóweczka. Łopatką. Też podsmażamy. Tutaj też zejdzie około 10 minut, żeby to się podsmażyło wszystko. Oliwy żadnej niczego nie dodajemy. Mięsko ma w sobie tłuszcz, że samo się wytopi. I naturalnie wszystko jest. Skabik mieszamy razem z kapustą ponownie. O. Dzieci już mi przychodzą, że już mogą jeść, bo takie zapachy. Ale będzie bigosiku. I podsmażamy karkóweczkę z łopatką. Karkówka z łopatką ładnie się wysmażyła. Można wyłączyć. Proszę bardzo. Ile tu jest tego soku? Bez żadnych oliwy, niczego. Wlewamy to wszystko. Ops. O. I mieszamy. Czyli składniki mamy już praktycznie wszystkie w bigosie. O. I brakuje nam doprawić bigos. Bigos doprawiam przyprawą do bigosu. Nie wiem, czy widać. Ja nie widzę. A więc tak. Na cały ten gar daję 4 łyżki przyprawy do bigosu. Raz. 2. 3. 4 łyżki. 4 łyżki, bo tak na kilo 1 łyżka, na kilo kapusty. To jest moja sprawdzona przyprawa. Bardzo super smakuje. Bardzo dobry smak. Teraz to wszystko mieszamy. Och, to nie jest taka prosta sprawa to wszystko wymieszać w tym garze. To jest 10-litrowy gar. A tu już mam prawie pod sam czubek. Ale to wszystko siądzie jeszcze, bo się ugotuje. I będziemy wkładać w słoiczki. Tylko że teraz musi to się pogotować parę godzin. O. Mieszamy. To wszystko się wyrobiło. A co tu jeszcze brakuje? Ano brakuje koncentratu, który właśnie włożymy Ja daję 2 koncentraty. Wodą wypłuczemy, żeby to wszystko wydobyć z słoiczka. 2 koncentraty kotlińskie, które bardzo mi podeszły. Są jeszcze puliszki, puliszki też są dobre, ale kotlin jednak wyprzedza je trochę. Innych koncentratów nie dodaję. Pudliszki mam blisko, także jest dużo. Kotlin też mam blisko od siebie, także też są te koncentraty. Chociaż z kotlina nie rzadko trafić. Dalej z pudliszek, bo do pudliszek ile to mamy? Może wiem, 20 km, a do kotlina mamy z 50. Ale ogólnie jest blisko. Dajemy wodę. Wypłukam sobie słoiczki i wlewam. No. Drugi słoiczek. I wlewamy, ok, i to wszystko teraz wymieszamy. I to jest wszystko, co daję do bigosu. Teraz tylko czekać, aż się to wszystko przegryzie, ugotuje. I będziemy ładować słoiczki. I będzie na czarną godzinę, można powiedzieć. Goście przyjdą, można wyciągnąć. Bigosik zawsze każdy chętnie zje. Wiadomo, polska potrawa. Ja robię tak. Wiadomo, że każdy robi inaczej. Inne składniki dodaję. No ale chciałem się podzielić z wami, jak ja robię bigos. Dobrze, wymieszane. To teraz widzimy się już później, dopiero później, długo później. Dla was sekunda. Dla mnie parę godzin. Jak już będę w słoiczkach, przedstawię, jak to wygląda. To do później. Bigos już gotowy. Proszę bardzo. Tak wygląda. A jak smakuje? Wiadomo, pycha. Wiadomo, że dojdzie. Włożyć teraz słoiczki. Już nie będę pokazywał, jak wkładę w słoiki, bo to każdy chyba umie. Ale ogólnie bigos super. Zaraz go wchłonę. Bardzo dobry, kwaskowo, słodki, z kapustą, wiadomo. Przepis będzie podany w linku. Także wszystko się udało. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Przypominam o rozdaniu na 1000 subskrypcji. Link w opisie, na dole. No i do następnego. Trzymajcie się, pozdrawiam. Dużo słońca życzę, bo u mnie dzisiaj kiepściutko ze słońcem, cały czas pada od rana, już jest godzina 16, także szok. Pozdrawiam, trzymajcie się, pa!